Cześć, Kosmaty z tej strony. Temat, który poruszę podczas tego nagrania, pewnie nie jest jakiś super oryginalny, ponieważ był już wałkowany przez różne osoby. Natomiast chcę podejść do tego zagadnienia z troszeczkę innej strony niż mam wrażenie, że ona była poruszana w mediach społecznościowych i w mediach takiego szerszego nurtu. Chodzi mi mianowicie o wynik wyborczy pana wiceministra Mikołaja Dorożały, który no, jest znany dość szerokiej liczbie polskich myśliwych ze względu na jego ambicje, jakimi w ostatnim czasie się wykazuje. Nie chodzi tutaj o przedstawienie samego wyniku, ponieważ czy ściganie się na to, kto wymyśli zabawniejszego mema w tym temacie, ponieważ tutaj już dużo zostało powiedzianego. Natomiast swoje trzy grosze mam ochotę do tego tematu wtrącić. A że minęło już troszeczkę czasu, bo prawie 2 tygodnie od wyborów, to myślę, że już teraz na chłodno można to podsumować, myślę, że dość rzetelnie. Każdy, kto troszeczkę zna sytuację, wie, że pan Mikołaj Dorożała startował do Europarlamentu z okręgu numer 4 i uzyskał tam 24% głosów, jakie oddano w tym okręgu. I w internecie pojawiały się grafiki, w których wyśmiewano ten wynik. Na jednej z nich było takie zestawienie, że jedno karmi równa się 2 Dorożałów. Karmi to jest piwo o niskiej zawartości alkoholu, 0,5%. Na innej grafice były różnego rodzaju produkty spożywcze i podpis, że wszystkie te produkty łączy to, że zawierają więcej procent alkoholu w swoim składzie niż zdobył pan Dorożała. No i oczywiście można się pośmiać. Natomiast ja bym chciał troszeczkę inaczej popatrzeć na ten wynik. I sobie zrobiłem kilka takich bardzo szybciutkich obliczeń. To nie jest jakaś tam wyższa matematyka, natomiast myślę, że to w pewien sposób pozwoli zobrazować, jak to rzeczywiście wyglądało. Okręg wyborczy numer 4 to jest Warszawa wraz z kilkoma przyległymi powiatami, ale także zagranica i statki. I w tym okręgu oddano ponad 1 300 000 ważnych głosów, z czego Mikołaj Dorożała tych głosów uzyskał nieco ponad 1326, ale tutaj już się nie będziemy sprzeczać, bo ja to wszystko mówię z głowy. Oczywiście procentowo, no to mamy te 24%, to może niewiele nam mówi, ale bardziej obrazowo będzie, jeżeli byśmy powiedzieli, że wchodzą do lokalu wyborczego wyborcy. Nie liczymy tych, którzy oddali głosy nieważne, tylko mówimy o wyborcach, którzy rzeczywiście postawili krzyżyk tam, gdzie należało go postawić. No i gdybyśmy mogli zapytać, na kogo zagłosuje dany wyborca i oni udzielaliby nam szczerej odpowiedzi, to musielibyśmy wpuścić do lokalu wyborczego 416 wyborców, 416 osób i dopiero 417 osoba powiedziałaby: ja głosuję na Dorożałę. I potem kolejne 416 osób wchodzi do lokalu i kolejna mówi: ja głosuję na Dorożałę. I to pokazuje w ogóle skalę tego wyniku. Mało tego, sprawdziłem, że w okręgu numer 4 startowało w wyborach dokładnie 70 kandydatów. Było tam wystawione 7 list wyborczych i każda z tych list prezentowała dokładnie 10 kandydatów. Łącznie 70 kandydatów. Gdybyśmy zrobili taki numer, że wszystkie karty do głosowania byśmy pocięli na 70 takich malutkich kawałeczków, na każdym z tych kawałeczków byłoby nazwisko jednego kandydata i wszystkie te karty wrzucilibyśmy do takie te karteczki do jednej dużej urny, a wyborcy oddawaliby swój głos
nie na podstawie swojego świadomego, przemyślanego wyboru, ale na podstawie zwykłej, totalnie zwykłej losowości, to każdy z kandydatów, każdy z tych 70 kandydatów w tym okręgu wyborczym uzyskałby, uwaga, ponad 18 tysięcy głosów. Dorożała uzyskał 1/6 głosów, które by dostał, gdyby jego nazwisko było wybierane zupełnie przypadkowe. Czyli rozumiemy sytuację. Rzucamy monetą, rzucamy kostką, mamy zupełnie przypadkowy wynik, na który nikt nie ma żadnego wpływu. Czy losujemy sobie nazwiska z urny i Dorożała statystycznie powinien dostać tych głosów ponad 18 tysięcy, a on dostaje 3 z kawałkiem. Oznacza to, że on jest dużo, dużo poniżej zwykłej statystyki, takiej totalnie, totalnie losowej. No ale dobra, ktoś mi teraz powie, i słusznie, poniekąd słusznie, że no nie możemy tak liczyć. Nie, nie róbmy tak, no bo moment. No przecież sama Trzecia Droga zdobyła słaby wynik. Koalicja wygrała te wybory, zwłaszcza w tym okręgu. PiS był na drugim miejscu. No nie możemy przecież zestawiać tych opcji politycznych, no bo wiadomo, że na samą Trzecią Drogę tych głosów oddano dużo, dużo mniej, więc no proporcja głosów jest inna. No okej, dobra, jasne. I to jest dobry argument, który uprzedziłem. Weźmy tylko listę Trzeciej Drogi. Z listy Trzeciej Drogi w okręgu czwartym startowało, jak z każdej innej, 10 kandydatów. I pan Dorożała miał na tej liście bardzo wysokie trzecie miejsce. Biorąc pod uwagę to, że w skali całego kraju tylko 3 kandydatów Trzeciej Drogi uzyskało mandat europosła, no nieuczciwym byłoby zakładanie, że Dorożała tym posłem powinien zostać, zwłaszcza, że startował z trzeciego miejsca, zwłaszcza, że na te wszystkie okręgi wyborcze i tak dalej tylko 3 europosłów wystawiła koalicja. Natomiast, czy 4? Wydaje mi się, że 3, ale nie jestem pewien. W każdym razie, okej, nie mówimy, że on miał tym posłem zostać. Natomiast, jeżeli startujemy z trzeciego miejsca, a przypominam, że były osoby z innych list, które wskakiwały z dwójki. Nie wiem, czy ktoś skoczył z trójki, ale z dwójki spokojnie. I zazwyczaj na listach rozkłada się to tak, że ta jedynka dostaje najwięcej głosów, no a potem odpowiednio mniej dostaje dwójka, trójka i tak dalej. Czy tak było na liście wyborczej w okręgu numer 4? Otóż nie. Dorożała startuje z trzeciego miejsca na liście numer 4. Natomiast to, że ma wynik gorszy od jedynki, od dwójki, jest ok, dobra, tak zazwyczaj jest. Ale ma wynik gorszy od, uwaga, 4, 5, 6, 7 i od 10. Miał wynik lepszy jedynie od 2 osób na tej liście, z miejsca 8 i 9, czyli w zasadzie 2 osób, których nazwisk nie pamiętam, których zupełnie nie kojarzę i jestem przekonany, że większość z oglądających to nagranie też nie będzie kojarzyło tych nazwisk. Mamy mało znaczących kandydatów, którzy pojawili się na tej liście tak jak to bywa w wyborach, po to, żeby zebrać troszeczkę głosów, które ze względu na system proporcjonalny będą po prostu służyły całemu komitetowi wyborczemu. Po prostu 2 przypadkowe, bardziej czy mniej przypadkowe, ale na pewno nie jakieś bardzo znaczące osoby uzyskały słabszy wynik od Dorożały, natomiast wszyscy pozostali mieli wynik lepszy od niego, czyli nawet wyborcy jego własnej formacji, nawet wyborcy, którzy Trzecią Drogę uważają za ten twór polityczny, który będzie ich godnie reprezentował w Europarlamencie, nawet oni nie zagłosowali na Mikołaja Dorożałę. Nawet oni pokazali, że 4, 5, 6, 7 i 10 z tej listy są lepszymi kandydatami, żeby oddać na nich głos. Jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę to, że pan Dorożała jako
podsekretarz stanu, jako wiceminister, jako osoba, która ma takie duże parcie medialne, miała możliwość przez ostatnie miesiące wylansować się ze swoimi pomysłami. Była obecna w mediach społecznościowych. Była obecna w mediach takich ogólnokrajowych, przychylnych obecnej władzy. Pan Dorożała miał możliwość wypromowania się na wiele sposobów. Było o nim głośno, o jego działaniach było głośno. Zachęcał ludzi do popierania jego wizji. Mimo tak bardzo sprzyjających mediów, takich możliwości, które uzyskał, nie był w stanie przekonać do siebie swoich własnych wyborców i uzyskał niższy wynik niż osoby, które nie miały takiej możliwości, no to o czymś świadczy. Mało tego, jeszcze kolejny argument. Okręg numer 4. Przypominam, Warszawa i powiaty przylegające. Czyli to jest naturalne środowisko dla osób, które... tutaj chcę użyć odpowiedniego określenia, żeby nikogo w żaden sposób nie urazić, ale no, statystyki, badania pokazują, że osoby o takiej postawie, ujmę to celowo w cudzysłów, proekologicznej, w fałszywie błędny sposób postrzeganej, wywodzą się właśnie z największych ośrodków miejskich. Tam, gdzie ludzie mają najmniejszy kontakt z naturą, tam najbardziej chcą ją chronić po swojemu, czyli chcą zakazać łowiectwa, wędkarstwa, tworzyć parki narodowe, chronić różnego rodzaju gatunki i tak dalej. Właśnie ci ludzie, których bezpośrednio ta tematyka nie dotyczy. To w Warszawie sprzedaje się najwięcej latte z sojowym mlekiem, to tam jest najwięcej wegetarian, to tam jest najwięcej osób, które ideowo są przeciwne łowiectwu. I w takim środowisku, naturalnym dla niego, w takim środowisku, w którym po prostu aż roi się od osób, które wyznają takie poglądy, pan Dorożała wypadł bardzo źle i to bardzo źle nie tylko w skali takiej ogólnej, ale bardzo źle na tle swoich kolegów i koleżanek z własnej formacji politycznej. I teraz... pytanie, które należałoby sobie postawić, i myślę, że to jest niezwykle ważne pytanie, czy pan Dorożała ma jakikolwiek mandat demokratyczny do tego, żeby reprezentować kogokolwiek w tym, co robi i w tym, co głosi. Ja przypominam, że pan Dorożała w październikowych wyborach z tej samej listy kandydował na posła do Sejmu. I tam również uzyskał wynik, który nie pozwolił mu się do tego Sejmu dostać. Mimo wszystko dostał możliwość zostania podsekretarzem stanu. Facet, którego jego właśnie wyborcy nie wybrali, przez włodarzy jego partii został posadzony na bardzo ważnym stanowisku. Na stanowisku, które odpowiada za niezwykle ważne aspekty polskiej gospodarki. Facet, który w materiałach wyborczych jest, widnieje jako menadżer, człowiek, który nie ma żadnego doświadczenia związanego z ochroną środowiska, z ochroną przyrody, zostaje jej głównym konserwatorem. Mimo że nie ma mandatu społecznego, mimo że w demokratycznych wyborach nie uzyskał wystarczającej liczby głosów, aby zostać chociażby posłem. Dostał taką możliwość. Nie wiemy dlaczego. W jednej z audycji w radiu RMF FM redaktor Mazurek w rozmowie z którymś z posłów Trzeciej Drogi zapytał o kompetencje Dorożały, no i delikatnie mówiąc, wyśmiał odpowiedź, w której te kompetencje były w jakiś sposób bronione. Ja śmiem twierdzić, zresztą nie tylko ja, że on tych kompetencji nie ma, ale to jest jedno, bo o tym wiemy. My możliwi możemy mówić, że
ma, ktoś inny może mówić, że nie ma, mamy inny pogląd na sprawy związane z ochroną przyrody, łowiectwa, leśnictwa i tak dalej. Natomiast sami wyborcy dorożały mówią, my ciebie nie chcemy, my na ciebie nie głosujemy. Sami wyborcy trzeciej drogi nie wybierają go w żadnych z wyborów, mimo że ma możliwość promowania siebie i swoich poglądów. Ja przypominam, że Koalicja Obywatelska szła do tych wyborów, mając na sztandarach ochronę konstytucji jako jedną z wartości, a drugą, która bardzo szerokim echem wybrzmiewała, to było podkreślanie przywiązania do demokracji. Mówiło się o tym, że PiS nie jest demokratyczny, że teraz to nastąpią demokratyczne rządy, że teraz to my, ludzie, będziemy decydować o tym, jaki kształt będzie miał nasz kraj, a fachowcy powoływani przez obecny rząd, znaczy fachowcy, ministrowie, wiceministrowie będą wybierali z grona fachowców, że ważnymi aspektami w naszym kraju będą zajmowały się osoby, które mają kompetencje potwierdzone między innymi stopniami naukowymi. Pan Dorożała nie ma takich stopni, ale nie ma też poparcia. I ja po raz kolejny stawiam sobie pytanie, czy rzeczywiście w demokratycznym państwie osoba, która nie ma demokratycznego poparcia, powinna piastować taką funkcję. Moim zdaniem wyborcy bardzo wyraźnie powiedzieli nie. Powiedzieli, nie chcemy cię, nie ufamy ci, nie podobają nam się twoje pomysły, nie głosujemy na ciebie. I ktoś może powiedzieć, no dobra, to były wybory do Europarlamentu, po prostu nie chcieli go w Europarlamencie, co ma Europarlament do tego, co on teraz robi. Przecież to jest zupełnie inna funkcja, nie dostał się, no to się nie dostał, ale robi dalej swoje. Ja chcę zwrócić uwagę na to, co się wydarzyło we Francji. Tam partia prezydencka uzyskała po dwukrotnie niższy wynik niż partia pani Le Pen i prezydent Francji, mimo że rządy we Francji są wybrane demokratycznie, zwołał przyspieszone wybory, które będą pod koniec czerwca. Prezydent Francji powiedział, ja nie chcę sytuacji, w której obywatele będą, czy będzie nam zarzucane przez kolejne 2 lata rządów, że my nie mamy mandatu społecznego, że my nie mamy mandatu demokratycznego. Obywatele opowiedzieli się po stronie innej opcji politycznej, w związku z tym w wyborach do Europarlamentu, przypominam, nie do parlamentu Francji, tylko Europarlamentu, zupełnie inne wybory. I tam prezydent mówi, żeby udowodnić, że mamy mandat, przeprowadzamy wybory, żeby obywatele mogli wybrać, kto będzie sprawował rządy w ich kraju, zwołujemy wybory. Dlatego, że przez 2 lata będzie się nam mówiło, że my rządzimy wbrew woli społeczeństwa. Podobna sytuacja była w Belgii, może nie zupełnie podobna, bo tam wraz z wyborami do Europarlamentu odbyły się też wybory do parlamentu belgijskiego, ale tam również premier, który jeszcze nie musiał składać dymisji, od razu po ogłoszeniu wyników taką dymisję złożył. I w moim przekonaniu, w kraju, w którym stawia się na demokrację, w którym mówi się ludziom, wasz głos jest dla nas ważny, my się liczymy z waszym głosem, z waszym przesłaniem, z tym, czego wy chcecie, nie można, po prostu nawet nie, że się nie powinno, nie można dopuszczać do sytuacji, w której osoba, która nie ma żadnego mandatu, żadnego znaczącego poparcia i co do której wyborcy jasno się opowiedzieli, że nie ufają tej osobie, nie podzielają jej poglądów. Taka osoba nie powinna sprawować władzy. I tyle. I w moim przekonaniu po wyborach do Europarlamentu powinny nastąpić zmiany. To powinien być taki papierek lakmusowy, który pokazuje, że tego polityka cenimy, z tym się zgadzamy i ten nawet jeżeli się do tego Europarlamentu nie dostał, ale wybory pokazały, że ma sporą liczbę głosów, poza tym jest fachowcem, jest kompetentny, on niech zostanie. Natomiast osoby takie jak pan Dorożała, w moim przekonaniu, powinny zostać zweryfikowane na swoich stanowiskach
i zastąpione takimi, które mają kompetencje albo przynajmniej mają poparcie społeczne. Tymczasem pan Dorożała, który w swoich mediach społecznościowych zachęcał do udziału w wyborach, w tym, żeby na niego głosować, miał taki bardzo kolorowy plakat wyborczy, na którym otaczał się zwierzątkami. Bardzo aktywnie o tych wyborach mówił. Nie skomentował wyniku wyborów w żadnych mediach społecznościowych ani słowem. Jego Twitter o tym milczy. W ogóle nic się nie dzieje w jego mediach, żadnego komentarza. Natomiast dwa czy trzy dni po wyborach wytoczył ciężkie działa przeciwko jednej z dyrekcji Lasów Państwowych. Nie wiem, nie znam sytuacji szczegółowo, natomiast można by się tutaj zastanawiać, czy to nie była próba odciągnięcia uwagi opinii publicznej od jego słabego wyniku. Obecnie wrzuca informacje na temat swojej obecności na szczycie w Luksemburgu, spotkaniu europejskich ministrów, wiceministrów odpowiedzialnych za kwestie ochrony przyrody. A poza tym rozpoczyna pracę w zespole, który ma zmienić oblicze polskiego łowiectwa, gdzie stronę w cudzysłowie społeczną reprezentują przychylne mu organizacje związane, czy w zasadzie jedna organizacja, ludzie związani z koalicją Nie Grzyją, gdzie żadna inna strona społeczna nie ma możliwości wypowiedzenia się i myśliwi nie mają żadnego wsparcia w postaci organizacji pozarządowych, mimo że o takie wsparcie zabiegali. Moim zdaniem coś takiego w cywilizowanym kraju jest po prostu niedopuszczalne. Moim zdaniem należy o tym mówić, należy to podkreślać, należy ten wynik wyborczy panu Dorożale wypominać na każdym kroku, ale nie tylko jemu, przypominać o tym jego włodarzom i w mojej ocenie, ale nie tylko w mojej, to co pokazały wybory do Europarlamentu w przypadku wiceministra, to, że Dorożała musi odejść. Ja wiem, że to jest już taki bardzo oklepany slogan, natomiast ja myślę, że dość obiektywnie przeanalizowałem tę sytuację, jak to wygląda i u nas, i na Zachodzie, i że nikt rozsądny nie wyciągnąłby innego wniosku. Tak po prostu powinno się stać. Dorożała powinien odejść, a ludzie, którzy rządzą teraz Polską, jeżeli chcą stwarzać choćby pozory tego, że traktują nas, obywateli, poważnie, powinni brać głos obywateli pod uwagę. I zdecydowanie pan Dorożała w mojej ocenie powinien zostać odwołany, zwłaszcza po tych wynikach wyborów. Tyle z takich moich refleksji. Jeżeli ktoś ma inne, to miło, jak się podzieli komentarzem. Za subskrypcję tego kanału też będę wdzięczny. No i liczę na jakąś tam dyskusję pod tym filmem. Wszystkiego dobrego. Dasz Bur. Kosmaty.